Sejm przegłosował, Senat przyjął, ale czy prezydent podpisze? Gdy w Warszawie ważą się losy ustawy o języku śląskim, my pytamy tu, na miejscu, co na to Ślązacy. To ósme podejście do wprowadzenia takich przepisów. Łukasz Kądziołka. O godce mówi się ostatnio w Warszawie dużo. Najpierw w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz w Senacie. Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Binkowski. Jedni wyręczali się dawną wypowiedzią profesora Miotka. Nie ma ani jednej cechy strukturalnej, która różniłaby dialekt śląski od dialektu wielkopolskiego czy... Był też senator, który wyjaśniał wszystko po naszemu. Dzisiaj występuje przed wami ubleczony w czerwony binder, a białą koszula jak polskofana. Co by wam pokazać, że Ślązokom na Polsce też mogę zależeć. Ostatecznie Senat przyjął ustawę uznającą język śląski za język regionalny, uchwaloną 26 kwietnia przez Sejm. Co na to mieszkańcy Halemby w Rudzie Śląskiej, którzy z godką mają styczność codziennie, a nie tylko podczas dyskusji w Senacie. Po naszemu godać, a nie tam proszę. A pani z klientów ma najczęściej takich, co godują po naszemu? No wie pan, są jeszcze tacy, że mówią... Dajcie mi żur, albo nie macie tam rzymły, tyż jeszcze mówią, no takie te śląskie, ale większość tak już raczej no, po polsku. Nie wszyscy Ślązacy są przekonani, czy ta ustawa to dla Ślązaków coś ważnego. Ślązacy dają sobie sami radę i sami po prostu swoją godkę, jakby to powiedzieć, pielęgnują i... Wystarczy. Jednak innego zdania są ci, którzy od lat usiłują doprowadzić do tego, że Śląski przestanie być tylko gwarą. Uważają, że w innym przypadku może zniknąć. Żeby on w końcu jakoś trwał, no przecież to nie jest język jakiś cudzy, to jest język, co nim godali nasi przodkowie, nasze starzyki, nasze prastarzyki. Myślę, że dobrze by było, żeby łon istniał dalej, bo jakby nie łoni, to by nie było nos. Jednym z głównych argumentów przeciwników ustawy są setki milionów złotych, które trzeba będzie wydać na ten cel. Jeśli godka zostanie uznana, to można będzie wprowadzić do szkół dobrowolne zajęcia z języka śląskiego, czy zamontować dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20% mieszkańców. Skoro jesteśmy obywatelami Polski, skoro płacimy podatki, to dlaczego nie mamy też korzystać z praw przysługujących nam jako obywatelom Polski? Czyli nauczania naszych dzieci w języku ojczystym, w tym przypadku śląskim. Po Senacie zostaje tylko albo aż podpis prezydenta. Wtedy zmiana ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym będzie mogła wejść w życie. Uważamy, że jesteśmy również w stanie pana prezydenta przekonać, zachęcić do tego, żeby to nie było dzieło jednej strony politycznej, żeby to było wspólne nasze całe śląskie dzieło. Wszędzie pojawiają się jednak doniesienia o tym, że prezydent ustawy nie podpisze. No obejrzymy, co to będzie. No ale myśli pani, że dobrze, że będzie ta śląska godka w szkole? Czy ja wiem, jest polog, nie? Śląski polog, no niestety, taka prawda. Ale trzeba umieć jak i tak. To każdy wybiera, czy będzie tak, czy tak. O tym, jak będzie, prezydent musi zadecydować najpóźniej do końca maja.